ważne jest, żeby być w pobliżu takiej akcji. Musimy kupić bilety. Bilety już mamy, synku. Kupiliśmy je przez internet. Nasz pociąg odjeżdża za pół godziny. Może pójdziemy do poczekalni? Tylko gdzie ona jest? Zaraz ją znajdę! Janku, wracaj! Nie możesz się oddalać. Poczekaj, Janku! Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Oddalanie się od rodziców jest niebezpieczne, bo hala dworcowa to miejsce, gdzie panuje duży ruch. Przebywa tu wielu podróżnych, którzy chcą kupić bilet, zasięgnąć informacji o swoim pociągu albo skorzystać z toalety lub poczekalni. Na dworcu znajdują się znaczki, które pomagają podróżnym w orientacji. Dzięki nim łatwo znaleźć miejsca, które szukamy. Wystarczy się dobrze rozejrzeć. Musimy kupić bilety. Bilety już mamy, synku. Kupiliśmy je przez internet. Nasz pociąg odjeżdża za pół godziny. Może pójdziemy do poczekalni? Tylko gdzie ona jest? Nie dawaj, papa. Jest tam, obok wyjścia na perony. Nie. Chodźmy zatem. Tu nie pachnie. Brawo, Janku. Bardzo dobrze sobie poradziłeś. W hali dworcowej jest wielu podróżnych. Każdy gdzieś się śpieszy. Ważne miejsca opatrzone są znakami, aby łatwiej można je było znaleźć. Pamiętajcie, że na drodze trzeba być zawsze blisko rodziców. Dlaczego ja jest trochę niebieska oczna? Poproście o pomoc pracowników. Osobę w mundurze, panią w okienku i konduktora. Do zobaczenia, kochani! Ha, ha. Ha, ha.